Witam serdecznie. Obecnie mamy sezon na świeże i smaczne śliwki węgierki. Warto więc skorzystać z okazji i zrobić przepyszne ciasto drożdżowe właśnie ze śliwkami. Ciasto, które dzisiaj pokażę, jest szybkie i łatwe w przygotowaniu, a śliwki dosłownie rozpływają się w ustach. Ich smak, podkreślony pyszną kruszonką, sprawia, że nie nadążysz z jego krojeniem i nakładaniem na talerzyki. Olbrzymią zaletą tego ciasta jest duża ilość śliwek, wspaniała drożdżówka, kruszonka i niezapomniana kompozycja smaków i aromatów lata. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału i dawania łapek w górę. A zatem do dzieła! Składniki potrzebne do zrobienia tego ciasta to mąka pszenna 370 g, jedno jajko średniej wielkości, 120 ml mleka, cukier 70 g, masło 60 g, suche drożdże 3,5 łyżeczki, sól 1/4 łyżeczki, śliwki węgierki 1 kg, 2 łyżki cukru, cukier wanilinowy 1,5 łyżeczki, mąka pszenna 140 g, masło 85 g, 60 g cukru i 1,5 łyżeczki cukru wanilinowego.
Mniam, mniam. Wspaniałe, jeszcze ciepłe ciasto i śliwki. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału i dawania łapek w górę. Zapraszam do komentowania i oglądania innych moich filmów, bo naprawdę warto.